17 wieczór z Ewangelii Świętego Mateusza, Mateusz 4:1-11. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła, a gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on odparł mu: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Rozważanie. Boże Ojcze, Twój umiłowany Syn nauczył nas, jak walczyć z diabelskimi pokusami. Nie użył do tego żadnych boskich mocy ani siłowych rozwiązań. Bronił się jedynie Słowem Bożym i pokornym posłuszeństwem Tobie. Tym samym dał nam przykład, jak mamy się zachowywać w momentach, kiedy nie czujemy Twojej bliskości, a zły duch kłamstwami próbuje podważyć zaufanie do Ciebie. Rachunek sumienia. Aniołowie służą wytrwałym. Czy potrafisz rozpoznawać momenty kuszenia, które Bóg dopuszcza w Twoim życiu? Jak się zachowujesz w takich momentach? Czy znasz Pismo Święte, aby nie dać się zwieść tym, którzy próbują zachwiać Twoją wiarę? Gdzie szukasz odpowiedzi na trudne pytania? Ojcze, broń mnie od wszelkiego zła.